Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Nie tylko można apelować do rowerzystów, prawda, jeżdżących po przejściach, żeby tego nie robili tam, gdzie nie wolno, ale też uczynić taki ruch od razu w fazie projektowania skrzyżowania, żeby tego rowerzystę zabezpieczyć. Tych pojazd. To są inny pojazd, one się nie kwalifikują, już hulajnoga siodełkiem nie jest. To taki paradoks są przepisów. Ja już jakiś czas temu się zgubiłem. No się zgubiłem. A pamiętajmy, jaka jest granica? 0,2 alkoholu to jest próg, którego jak przekraczamy i gdzie ten alkohol wtedy jest? We krwi czy w wydychanym powietrzu te 0,2?